Nie najlepsza pogoda też może być okazją do dobrej zabawy. No tu po kolana wody było. Nie wszystkim jednak było do śmiechu. Wczoraj przez Poznań przeszły ulewne deszcze z gradem. W całym regionie strażacy interweniowali ponad 200 razy, w tym 83 w Poznaniu. Działania ratownicze, które prowadzili strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, dotyczyły w dużej mierze zalanych piwnic, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej. Zalało również lokal pana Tomasza, który prowadzi od 17 lat. No, ulica została zalana całkowicie. Woda stała w tych schodach do wysokości jezdni. No i samochody przejeżdżające robiły falę i ta fala wlatywała, no i dostało się do środka, nie? Zalewając remontowany właśnie lokal. Tutaj kartony, wszystko jest mokre. Dół ścian właśnie jest mokry, więc to też, ja tam miałem tynk nakładać, kawałek tynku renowacyjnego jest po prostu mokry. Mokry jest spód. W ogóle takie coś, no to jest no, niespodzianka totalna. Nie? Niektórzy, żeby uchronić dobytek, wznieśli nawet nowe konstrukcje. U mnie? No co, zadzwonili mi, podjechałem. Zbudowaliśmy ten tamej. Takie ulewy to nic nadzwyczajnego. Klimatologów przeraża jednak ich częstotliwość. Tydzień temu mieliśmy Gniezno, wczoraj Poznań, za tydzień Leszno spróbuję, a do tego wszystkiego susza długa, prawda? To się nazywa wariancja klimatyczna. Która według profesora rośnie, a to oznacza, że takich ulew i susz na zmianę będzie więcej. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia. Taka ulewa.